na studniówce nie może zabraknąć osoby duchownej, bo w szkołach religia też przedmiotem. Więc proszę powiedzieć, jak ksiądz się tutaj czuje w tym gronie młodzieży, które nie jest dla niego obce? Bardzo dobrze się czuję, jest bardzo dobra atmosfera, bardzo się cieszę, że udało mi się mimo też odwiedzin duchpasterskich w tym czasie kolęda, taniec na polonez. Ja bardzo lubię te momenty w czasie studniówek, te uroczystość, że wszyscy są tak też odświętnie i przeżywają to odświętnie. Jest to rzeczywiście taki moment świąteczny, uroczysty i bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony przez uczniów i że mogę z nimi tutaj być razem ze stroną pedagogiczną, razem z dyrekcją i świętować razem z nimi, świętować to, co już za nimi, co jest ich doświadczeniem, co przyjęli jako wiedzę, jako umiejętności, doświadczenie w swoim życiu. No i uczestniczyć też w tym takim oczekiwaniu, w tym przygotowaniu na egzamin maturalny razem z nimi, kibicować im i jeśli to jest możliwe, jakkolwiek wspierać dobrym słowem. Pięknie powiedziane, proszę księdza. Proszę jeszcze powiedzieć, wrócić troszeczkę wspomnieniami do swoich lat młodzieńczych. Co prawda ksiądz metryki jest chyba takiej dosyć nie za odległej, więc nie jest to takie dalekie wspomnienie. Kiedy ksiądz sam na bal studniówkowy się wybrał? Jeśli dobrze liczę, to moja studniówka była 19 lat temu. Wow. Tak. Się dobrze ksiądz trzyma. Okay. No. W każdym razie jak kojarzę studniówkę z jednym z niewielu takich momentów w moim życiu, które wiązały się na przykład z tańcem. Pamiętam, że dla mnie to było takie cenne doświadczenie, które zresztą też wspominam teraz czasami, też właśnie w kontekście studniówki, dzieląc się z uczniami też młodszych klas, że przed studniówką mieliśmy nie tylko przygotowanie do poloneza, ale też była taka propozycja dla chętnych krótkiego kursu tańca, ale prostych kroków. Uważam, że w życiu są też z mojego doświadczenia, mówię na podstawie swojego doświadczenia, właśnie takie rzeczy, takie doświadczenia, które są bardzo piękne. Dla mnie może najmocniejszym jest śpiew, ale taniec, którego otrzymam też gdzieś braki, natomiast też braki w umiejętnościach, w tym nie czuję się mocnym w żadnym momencie, natomiast myślę, że to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jakie człowiek może w życiu doświadczyć też. Właśnie śpiew, taniec, czy teatr, który łączy w sumie i ten ruch, i możliwość wykorzystania głosu. No a jest to związane rzeczywiście z przeżywaniem radości, no i to jest piękne. I tak kojarzę też swoją studniówkę właśnie. To bardzo dobre wspomnienia. Właśnie, studniówka to radość. Bo chyba tak jest, bo później te 100 dni, które pozostaje, no już będzie mniej trochę radości, a więcej skupienia. Na pewno będzie dużo takich emocji, które młodzież będzie przeżywała, związane z tym bezpośrednim przygotowaniem i przeżywaniem egzaminów. Czasami tak jest, pewnie w różnych sytuacjach, różnych osób, że ten największy taki stres, takie napięcie jest przed tym wydarzeniem, a już jak egzamin się zaczyna, to wtedy korzysta się z swoich umiejętności, z wiedzy i tego też chciałbym życzyć młodzieży naszej szkoły, zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i wszystkim tegorocznym maturzystom, żeby właśnie z entuzjazmem i też z taką ufnością do siebie i do tego, co przyjęli w swoim życiu od wielu osób, które zaszczyły się o ich rozwój i wkładają swój wysiłek, żeby chcieli i zaufali, z zaufaniem wykorzystali ten cały potencjał. Świetnie, bardzo dziękuję. Dziękuję. No,